Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Trzymam w ręku najwyższy czas, najnowszy numer. To jest pismo, gdzie publikuje m.in. pan Janusz Korwin-Mikke, pan Stanisław Michalkiewicz i wielu innych znakomitych publicystów. Tutaj chcę Państwu zaprezentować artykuł, a w zasadzie to nie jest artykuł, tylko jest fragment książki pana Janusza Korwin-Mikke Vademecum Ojca. To jest taka książka, która pierwszy raz była wydana w 89 roku albo 88 jeszcze nawet. Chyba w 9 jednak. Bo ja pamiętam, że sobie kupiłem wtedy, jak jeszcze byłem w Warszawie, to pierwsze wydanie i z bardzo wielkim zainteresowaniem przeczytałem. Więc tu jest fragment tej książki pod tytułem Specjalizacja. To jest druga część pewnego rozdziału z tej książki, z tego poradnika dla ojców. I przeczytam Państwu pierwszy akapit. Różnice między płciami i nie tylko można poprzez wychowanie, a w dużym stopniu zatrzeć, ale można też pogłębić. Obowiązkiem Pana jako ojca, obowiązkiem wobec syna, córki, a także i cywilizacji jest iść w kierunku różnic tych pogłębiania. Czyli krótko mówiąc, pan Janusz Korwin-Mikke idzie wbrew najnowszym trendom i tendencjom, zwłaszcza tej ideologii gender, że wszystko należy ujednolicać, że dziewczynki należy wychowywać tak jak chłopców, a chłopców tak jak dziewczynki, że chłopców należy ubierać w sukieneczki, bo też takie są głosy i vice versa. Nie, różnice między płciami należy pogłębiać. Pan Janusz Korwin-Mikke to wyjaśnia w ten sposób, który mnie bardzo przekonuje, że każde społeczeństwo, w którym są ludzie różnych specjalności, wygra zawsze ze społeczeństwem takim homogenicznym, gdzie wszyscy robią wszystko, no i wtedy automatycznie robią byle jak. No wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład drużyna narodowa w piłce nożnej składa się z zawodników, takich, którzy trochę grają w piłkę, trochę grają na skrzypcach, trochę grają na flecie, trochę pływają, no znają się na wszystkim po trochu. A w innym państwie jest drużyna zawodowców, która no, tylko gra w piłkę w zasadzie. A przy okazji tam, jak ktoś ma jeszcze czas i chęci, to sobie tam coś jeszcze dłubie na boku. A to jakieś tam modelarstwo, a to słucha muzyki. Ale głównym jego zajęciem jest gra w piłkę nożną. No, nie ma wątpliwości, że wygra ta druga drużyna. To chyba się Państwo z tym zgodzą. No i tak samo w społeczeństwie, w rodzinie. Pan Janusz Korwin-Mikke, że uważa, że takie małżeństwo, gdzie mąż świetnie prowadzi samochód, świetnie umie go naprawić, umie zreparować pralkę, zna się na różnych sprawach takich domowych, typu no, technicznych powiedzmy, natomiast nie bardzo umie gotować, nie bardzo zna się na praniu, na prasowaniu i tak dalej. Natomiast żona na odwrót. Nie umie reparować samochodu, ale potrafi pięknie coś upiec, pięknie sprzątać, zajmować się dziećmi, dekorować dom, grać na pianinie, śpiewać, no i jeszcze wiele innych rzeczy, to takie małżeństwo jest trwalsze niż małżeństwo, gdzie mąż i żona znają się na wszystkim po trochu. Dlaczego jest trwalsze? Dlatego, że ci ludzie, świadomi lub podświadomi, zdają sobie sprawę, że są sobie potrzebni. No, że ten mąż jakby został bez żony, no to kto mu pracuje, kto mu upierze, kto mu ugotuje obiad, no będzie bezradny. No a żona znowu sobie myśli, no ten mój Wacek, no może nie jest jakiś tam taki super, jak mi się wydawał w dniu ślubu i miesiąc przed ślubem, już się troszkę postarzał, już jest 20 lat starszy i tak dalej, ale gdyby mi się zepsuło żelazko, gdyby trzeba wkręcić żarówkę czy coś takiego, to kto mi to zrobi, ja się na tym nie znam. No i wtedy ludzie, proszę Państwa, jakoś starają się te różne trudności, które się w życiu zdarzają, między nimi łagodzić, bo wiedzą, że no nie opłaca im się ze sobą rozstawać. I to, proszę Państwa, to działa. To rzeczywiście ten argument pana Janusza Korwin-Mikke jest dla mnie zupełnie przekonywujący i chętnie Państwu ten numer tutaj zareklamuję. Jeszcze z innego artykułu pana Korwin-Mikke, z takiego felietonu, dowiedziałem się, że pan Wałęsa odszczekał swoje takie obrazoburczą wypowiedź na temat gejów, że powinni siedzieć w Sejmie za murem. Jakoś tam odszczekał to, złożył samokrytykę, że ta wypowiedź była niegodna noblisty i tak dalej, dlatego że został uderzony po kieszeni. No, odwoływano jego wykłady w Stanach, które tam brał po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, no i musiał niestety się tutaj ugiąć.
No miałem, ja nie miałem zbyt wielkiego mniemania o panu Wałęsie, ale tą pierwszą wypowiedzią to zyskał u mnie punkty, no a tą samą krytyką niestety znowu zszedł do poziomu niewysokiego. No i tą konstatacją żegnam się z państwem i magister Zarzycki.